Jak jesteśmy przy deweloperskim funduszu gwarancyjnym, najwięcej, oczywiście ta sprawa wywoływała najwięcej emocji, najwięcej na ten temat pisano, mówiono w mediach. Oczywiście chodziło o składki. No, dziś ta składka, no, faktem jest, że na starcie to miało być 5% w przypadku rachunków otwartych. Ostatecznie stanęło na 0,45. Takie jest rozporządzenie ministra. I 0,1 dla rachunku zamkniętego. 0,01. No, okej. Okay. 0,45, bo rachunki... Znaczy, no, 0,1%, 0,45%. Tak, 0,45. No, wiadomo, rachunki otwarte raczej są standardem, więc na temat rachunków zamkniętych nie ma chyba zbytnio o co dyskutować. Mamy rachunek otwarty, 0,45. To ten koszt wydaje się stosunkowo nieduży, biorąc pod uwagę, że i tak deweloperzy w tej chwili będą musieli trochę, że tak powiem, no, chociażby w ramach promocji no, obniżać pewnie ceny klientom, więc ten koszt wydaje się już w zasadzie chyba pomijalny. Znaczy na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, mianowicie, że koszty obsługi składek do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, w związku z tym, że tam jest obowiązek przekazywania od każdej wpłaty tej składki w ciągu 7 dni, no to może się okazać, że większe są koszty obsługi niż sama składka. No. Dlatego też, moim zdaniem, to nie jest już jedyny powód do tego, żeby przeprowadzić szybką nowelizację tej ustawy, należałoby wprowadzić pewne mechanizmy upraszczające, na przykład, żeby deweloper miał obowiązek wpłacania raz w miesiącu składki do DFG od wszystkich umów i wpłat, które w danym miesiącu zostały dokonane. To by uprościło, no bo nie teraz zmniejszyło od każdej wpłaty, 0,45% w ciągu 7 dni. Znaczy to jest, obsługa będzie kosztowała więcej, w związku z tym to nie będzie 0,45%, tylko może być 1,5%, a nawet 2%. Więc... No i jeszcze dochodzi ten problem, że te pieniądze przepadają, bo to jest składka bezzwrotna w sytuacji, kiedy klient się wycofa. No tak, znaczy to jest jakby kolejne zagadnienie, które moim zdaniem wymaga przemyślenia w kontekście ewentualnej nowelizacji. No, mam wrażenie, że to zagadnienie było przemyśliwane, bo Polski Związek Firm Deweloperskich od samego początku zwracał uwagę na ten problem, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów był nieugięty. Tak? To jest składka ubezpieczeniowa, ubezpieczany jest klient, jak klient rezygnuje, no to przychodzi następny, trzeba jeszcze raz płacić. No tak, tylko jeżeli przychodzi następny... Tylko, że koszty ponosi deweloper. To płaci się za niego, natomiast istota tego deweloperskiego funduszu gwarancyjnego polega na tym, że jeżeli ktoś uczestniczy, czyli takie porównanie, bo ten fundusz co do konstrukcji przypomina turystyczny fundusz gwarancyjny. Tak. I w związku z tym, jeżeli ktoś zapisuje się na wycieczkę i wycofuje się następnie z tej wycieczki, to nie ma takiej zasady, że jeżeli on nie bierze udziału w danym przedsięwzięciu turystycznym, to ta składka zostaje. I tutaj należałoby zastosować podobny mechanizm. To znaczy, że jeżeli ktoś efektywnie uczestniczy w danym przedsięwzięciu deweloperskim, bo przecież chodzi o to, żeby chronieni byli ci przyszli nabywcy. Więc jeżeli ktoś nie jest przyszłym nabywcą, ponieważ się wycofał, no to jest, bo oczywiście budowanie majątku służy, rzecz jasna, zabezpieczeniu nabywców. To jest poza sporem. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest rozwiązanie do końca sprawiedliwe, bo ci deweloperzy, którzy będą mieli dużo takich klientów, którzy będą się wycofywać. Zwłaszcza teraz, kiedy sytuacja na rynku kredytowym jest... płacić składkę, chociaż nie ma klientów, których należałoby chronić.